wiadomo, to nie był łatwy czas dla nikogo, ani dla samej pani Katarzyny, która znakomicie prowadziła program przez tak długi czas i była jego nieodzowną częścią, jak i pewnie dla ekipy i dla mnie gdzieś tam też. Nie miałam możliwości poznać pani Katarzyny. Myślę, że pani Katarzyna też nie miała tej możliwości wcześniej. Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz, a u mojego boku Ela Romanowska. Cześć, Elu. Dzień dobry, witam. Jesteś oczywiście na tej ramówce jako główna gwiazda stacji. Pozostałaś nową prowadzącą programu Nasz Nowy Dom Kultowy i chciałabym zacząć od samego początku. Jak zareagowałaś, kiedy dostałaś w ogóle tę propozycję? Myślę, że byłam nie mniej zaskoczona niż cała Polska z zaistniałej sytuacji. Miałam dość mało czasu, żeby się zdecydować. Ile ci dali? No to już pozostanie naszą słodką tajemnicą, natomiast decyzję trzeba było podjąć dość szybko. Trzeba było przemyśleć wszelkie za i przeciw. Decyzja została podjęta, a tylko czas pokaże, czy słuszna. Na pewno dzisiaj, kiedy będę miała okazję, zapytam pana Edwarda Miszczaka, dlaczego akurat ty, ale może ty masz jakieś takie swoje przemyślenia, czym się wyróżniasz i dlaczego akurat? To jak będziesz pytać, krzyknij na mnie, to ja przebiegnę, bo sama chętnie wysłucham. Ja nie mam pojęcia, skąd taka decyzja, niemniej bardzo się z niej cieszę. Mogę się tylko, nie wiem, domyślać, że może dlatego, że jestem osobą, która kocha ludzi, wierzy w ludzi i życzy im jak najlepiej, więc może to gdzieś też w jakimś chociaż niedużym stopniu miało wpływ na te decyzje. Tak jak powiedziałaś w dzisiejszym przemówieniu, to był bardzo dla ciebie trudny czas wejść do tego programu, bo faktycznie ta decyzja była dosyć kontrowersyjna i spotkała się z taką nieco krytyką widzów, no bo kochali Katarzynę Dowbor. Jak ty sobie poradziłaś z tą krytyką? Wiadomo, to nie był łatwy czas dla nikogo, ani dla samej pani Katarzyny, która znakomicie prowadziła program przez tak długi czas i była jego nieodzowną częścią, jak i pewnie dla ekipy i dla mnie gdzieś tam też. Natomiast to jest też tak, że chyba wszyscy skupiliśmy się na planie, na tym, co jest najważniejsze, czyli na rodzinach, na tym, żeby dalej realizować to, co jest głównym clou tego programu, czyli na tym, żeby pomagać zmieniać życie ludzi. Ostatnie pytanie o panią Kasię. Czy kontaktowałaś się może z nią albo ona z tobą? Nie, ja nie miałam możliwości poznać pani Katarzyny. Myślę, że pani Katarzyna też nie miała tej możliwości wcześniej. No i chyba to tyle. Jakby każdy teraz robi swoje. No, mam nadzieję, że przejdziemy do serii łatwiejszych pytań. Jak ty się odnalazłaś w roli tej prowadzącej? No, czy się odnalazłam, czy nie odnalazłam, no to chyba widzowie zdecydują, oglądając nowy sezon od września. Natomiast bardzo pomaga mi ekipa. Wszyscy trzymają za mnie kciuki, są bardzo otwarci na wszelkiego rodzaju rady, wszelkiego rodzaju też sugestie, ponieważ tworzą ten program już zdecydowanie od dłuższego czasu i nie ma co ukrywać, dłużej ode mnie, więc ja bardzo chętnie z tych rad korzystam. Słyszałam, że wkupiłaś się ciastem swojej mamy? Tak. Na szczęście mam cudowną mamę, która zawsze mnie wspiera, a jak przyjechała raz zobaczyć z moim tatą na plan, zobaczyła rzeczywiście, jak ciężko to wszystko wygląda, to postanowiła przygotować dla wszystkich coś słodkiego na pocieszenie tak ciężkiej pracy, którą wykonują. Co to było za ciasto? O, to były dwa, to były popisowe ciasta mojej mamy, sernik i brownie. Tak jak powiedziałaś, dosyć trudno jest się wbić do zgranej ekipy, ale oni przyjęli cię dosyć dobrze, czyli rozumiem, tutaj nie mieli takiego sentymentu, że muszą stać w obronie Kasi. To myślę, że o takie pytania tak trzeba by kierować do nich. Przypomniały mi się artykuły, że ty zalałaś się łzami. Co spowodowało ta emocja? Jak wiadomo, wszystkie artykuły, szczególnie na portalach tak zwanych plotkarskich, jak i wszelkiego rodzaju tego typu publikacje, zarówno prasowe, jak i gdzieś właśnie w internecie, są wyolbrzymieniem, szczególnie te tytuły. Rzeczywiście w programie, programowi towarzyszą ogromne emocje, ale myślę, że nie ma się tu co dziwić. Historie naszych rodzin, jak i same nasze rodziny są bardzo wyjątkowe. Ich życie często obfituje w ból, cierpienie, różne dramaty, którymi dzielą się z nami. I nie wiem, jak nieczułym trzeba być człowiekiem, żeby nie przeżywać tego razem z nimi. Tym bardziej, że no dla nas przebywanie przed kamerami, powiedzmy, jest czymś normalnym. Taka jest nasza praca. Dla tych ludzi dzielenie się swoimi problemami przed kamerami, przed milionami ludzi po drugiej stronie jest czymś stresującym i absolutnie nowym, a i tak chylę przed nimi czoła, że się na to zdobyli. Słuchaj, mam cały TikTok zalany serialem Rancho. Naprawdę nie spodziewałam się tego, że po tylu latach on wróci i po prostu bije rekordy popularności. Co ty na to? Ja się bardzo cieszę, bo to jest fantastyczny serial z doskonałą obsadą i myślę, że bawi tak długo i nas, i kolejne gdzieś, myślę, też pokolenie, dlatego że on jest taki prawdziwy. Nasz, polski, wymyślony tu w Polsce przez Polaków, zagrany przez Polaków i z przymrużeniem oka opowiada o naszym życiu. Ostatnie pytanie to już jest chyba sztampa, bo mam wrażenie, że zadawali ci je wszyscy. Czy kiedyś wróci Rancho i czy ty byś wrócił? To pytanie też znowu nie do mnie, bo nie my, nie aktorzy o tym decydujemy, czy jakiś projekt, serial, czy program wróci kiedyś na anteny. Natomiast ja myślę, że to też jest trochę tak, że wielu cudownych kolegów, bez których ja sobie nie wyobrażam tego serialu, niestety już nie ma. Już albo od nas odeszli, albo już nie pracują, bo już stwierdzili, że czas troszkę odpocząć, więc no nie wiem, co musiałoby się stać i jak musiałby wyglądać scenariusz, no zważywszy na to, że człowiek, który tworzył Rancho, wymyślał cały scenariusz, też już nie żyje, więc myślę, że to, co można było zrobić i zostało zrobione. Jest takie piękne słowa piosenki, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. I ten czas już chyba minął, ale nauczyłam się też, żeby w życiu żeby nie mówić nigdy, nie mów nigdy. Więc może jeszcze wszystkich nas to wszystko zaskoczy, kto wie. Elu, trzymam za ciebie kciuki i bardzo dziękuję za to. Dziękuję ślicznie.